to tobie to podziękujemy już. Siemanko. Słuchajcie, porównanie. Dźwidło olbrzymie. Na razie pokazuję wam riviera. Dobra, po kolei. Dźwidło riviera, Nie? I zaraz wam pokażę dziwidło olbrzymie. I dziwidło olbrzymie, czyli Amorphalus Titanum, czy jak to się mówi. No nie ma podejścia tamto. I teraz uważajcie, bo sprzedają jako to. A dostajecie tamto. A tamto takie nie rośnie, nie? Wyobraźcie sobie. No tu już jest konkret bulwa na pewno. To jest roślina, która jest uprawiana przeważnie w szklarniach. W Uniwersytecie Warszawskim widziałem. A ta jest po prostu dużo mniejsza. Też jest piękna, ale jest odporna. Jest mega odporna. Dziwidu olbrzymie, czyli, czyli tytanum poniżej 15 już potrafi bulwa gnić. A to można wykopać nawet w grudniu. Wyjąć tą bulwę, rozumiecie? Posadzić sobie... Znaczy wyjąć, ob nawet obsuszyć i trzymać z ziemniakami. Kumacie? Też jest piękne. Zobaczcie na, na to. Wiecie, co jest najlepsze? Ja już mam długo te dziwidła. Tu jest bardzo duża bulwa i z jednej bulwy... Inaczej. W tamtym roku z dwóch bulw nie wyrosło nic z ziemi, sobie wyobraźcie. Cały sezon nic. Posadziłem w tym roku szybciej w szklarni tej, co byliśmy. Yy, puściły pierwsze takie zalążki. Wsadziłem do gruntu i w życiu jeszcze tyle naraz nie miałem. Nie wiem, co się zrobiło. Wielka bulwa puściła bardzo dużo takich właśnie koron i one dopiero się rozwijają. Zobaczcie z bliska. No to jest po prostu twór cud natury. A mało tego, w tym roku w ogóle nie zakwitło, a tak to co roku przeważnie kwitły. Oprócz tamtego roku. Czyli tym starsza bulwa, tak samo jak tytanum, po czasie nie kwitnie już co rok, tylko co parę lat. Zobaczcie, jaka piękna korona. Mam jeszcze w drugim miejscu, idziemy tam. Tutaj już mam taką sporą koronkę, dużo większą, bo dużo szybciej wystartowała, i tu też będzie już konkret bulwa. Zobaczcie, i to mi się wydaje, to są rekordy grubości dźwidła Riviera. Bo tamte y, tytanum to potrafi mieć nogę z czasem jak to albo to. Macie, tylko że potem miejsca zabraknie w szklarni, bo tamte rosną po 4 i 5 metrów, albo nawet więcej, nie? No także tak to wygląda. Ziemia kwiatowa, ogrodowa, obojętnie, żre. Dużo nawozu, jak je to zeżre. Mam tutaj większą sadzoneczkę, jeszcze pójdzie w świat, na pewno tu mniejsza rośnie, tu, ale to z czasem daje znać. W grupie Stalewiek, jak ktoś nie wie, albo tutaj też będę wrzucał czasem. No tak to wygląda. Patrzcie, jaka korona piękna. No taka, taka, taka palmowa, no po prostu. I co rok to samo. Wykopywanko, dzielenie, odrosty wyrastają, to właśnie potem są bulwki, w koło się wykopuje tak jak ziemniaki. No, jak ktoś nie wie. Także taka sytuacja. Tyle na tą chwilę. Krótko, szybko i na temat. A, no jak, jak sucho to wiadomo, trzeba podlewać, nie? Mocno, dużo. Tak jak tym kabankom. No, do następnego.